Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 regulaminu Sejmu, Sejm wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszone zostały kandydatury posła Szymona Hołowni i poseł Elżbiety Witek. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru marszałka Sejmu. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Drodzy Państwo, głosowanie jeszcze nie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Większość bezwzględna wynosi 230 posłów. Poseł Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów. Poseł Elżbieta Witek 193. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia.